Dzisiaj będziemy mówić, moi drodzy, o efektywnym zarządzaniu firmą. Staramy się doskonalić w naszym zawodzie, czyli bycia menedżerem w naszych firmach, czy liderem w naszych firmach. I na bazie tego doskonalenia się wypisaliśmy kilka sposobów na to, jak organizować nasze przedsiębiorstwa, jak organizować nasze firmy, żeby one działały w sposób efektywny. No i dzisiaj się chcemy z Wami tym podzielić. To, że wypisaliśmy piękne ideologiczne rzeczy, nie znaczy, że wszystkie idealnie wdrażamy, ale staramy się. Natomiast mamy świadomość tego, że pewne rzeczy czasami są niezależne od nas. Natomiast te sposoby, które dzisiaj będziemy omawiali, one mają na celu pokazać Wam, w jaki sposób możecie podejść do zarządzania swoimi biznesami, aby te biznesy rosły szybciej, stabilniej, no i przede wszystkim, żebyście Wy mogli więcej skupiać się nad pracą, nad strategią, a nie tylko i wyłącznie pracując nad bieżączką dnia codziennego. Ale jeszcze na początku dodam, że to nie jest film skierowany tylko i wyłącznie do, nie wiem, prezesów czy właścicieli firm. Każdy z nas prowadzi swego rodzaju firmę. To znaczy, jeżeli masz swoje gospodarstwo domowe, masz swój budżet domowy, no to to jest jakaś organizacja, to jest jakiś twór, którym trzeba zarządzać. Strategia, oczywiście mówi się o strategii w kontekście firmy, ale te strategie w kontekście naszego życia indywidualnego też są ważne. Także nie kierujemy tego tylko i wyłącznie do tych osób, które zarządzają firmami, ale też wszystkich innych, którzy zarządzają albo chcą świadomie zarządzać swoim życiem. Bardzo ładnie to powiedziałeś. Dziękuję. Aż jestem pod wrażeniem. Dobrze. No to jedźmy dalej. To nie był pierwszy punkt, bo pierwszym punktem jest bycie liderem. I tutaj naszym zdaniem najlepiej liderem takim naturalnym. Ale co to znaczy być liderem? No właśnie. Czy liderem być takim samozwańczym, że ja tu jestem szefem, jestem apodyktyczny i wszyscy mają robić to, co i zawsze mam rację. Ja chcę i zawsze mam rację. Czy może być liderem, który jest jednocześnie partnerem dla swojego zespołu? Więc zdecydowanie ta druga forma bardziej mi odpowiada. Jakimś wyrażeniem takiego drugiego podejścia jest to takie nastawienie na kierowanie na ludzi i to, że głównym zadaniem lidera jest pomóc w rozwoju czy w realizowaniu zadań przez Twoich podwładnych. Czyli nie tylko masz wydawać dyspozycję, mówić, ty idziesz tu, ty robisz to, ty robisz tamto, tylko tak naprawdę pomagać tym ludziom, tworzyć im wizję, o tym za chwileczkę, ale pomagać tym ludziom w realizowaniu ich zadań. Wtedy stajesz się takim liderem naturalnym. Oni Ciebie postrzegają jako osobę, która pomaga im realizować ich zadania i ich cele. Zgadza się. Jeżeli tylko i wyłącznie delegujesz zadania na zasadzie takiej trochę psychologii, tak? Że okej, mnie się nie chce, to Ty zrób, to niestety ludzie nie będą tego dobrze postrzegali. Zadania trzeba umieć delegować, tak? To też jeden z elementów efektywnego zarządzania firmą. Natomiast trzeba robić to w sposób taki, żeby ci ludzie czuli radość z tego, że mogą pomóc w wykonaniu tego, co jest do zrobienia, a nie czują taki przymus, konieczność, bo szef mi kazał, to jest głupota, którą on się nie chciał zająć, to ja muszę to zrobić, bo jemu się nie chce na przykład. Tak, bo wtedy, jeżeli będą to wykonywać ludzie z przymusu, no to efektywność ich pracy będzie znacznie mniejsza. Ich zaangażowanie będzie znacznie mniejsze, a możliwość znalezienia innej pracy od razu spowoduje, że się przeniosą. Natomiast jeżeli będziesz liderem naturalnym, jeżeli będziesz wspierał ich w rozwoju, jeżeli oni będą w naturalny sposób podążać za Tobą, to oni nie tyle będą pracować w Twojej firmie, co będą chcieli pracować z Tobą. No właśnie, a żeby chcieli pracować z Tobą, ważne jest też w tym leadershipie umiejętność budowania relacji z ludźmi. Umiejętność chociażby od czasu do czasu zapytania, hej, co u Ciebie? Nie tylko sprawy zawodowe, ale też w odniesieniu się do spraw osobistych. Czasami nawet my, jako właściciele firm, gdzie jesteśmy teoretycznie najbardziej zdeterminowani do tego, żeby tą firmę rozwijać, mamy słabszy dzień, czegoś tam się nie chce po prostu zrobić, prawda? I musimy wziąć też pod uwagę, że ludzie też mogą mieć słabszy dzień, a my nie możemy non-stop wymagać się pracy na najwyższych obrotach, co nie znaczy, że mamy też pozwalać na to, żeby wszyscy się obijali, prawda? Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ten taki balans
balans zachować między wymaganiami, a też postrzeganiem w zespołu jako normalnych ludzi, którzy też mają swoje emocje, też mają swoje uczucia. Tak, i odnieść to właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, odnieść to tylko nie tylko do firmy, ale odnieść też do swojego życia prywatnego, relacji z innymi osobami, być może z twoimi współpracownikami w twoim miejscu pracy. Bycie tym naturalnym liderem, wspieranie innych, to ważna rzecz. Ja zauważyłem u siebie, że dużo łatwiej mi przychodzi miękkie zarządzanie w firmie, niż na przykład miękkie zarządzanie wychowywaniem dzieci. Albo to zupełnie inne zarządzanie. Jakoś w stosunku do dzieci jestem bardziej apodyktyczny i chciałbym, jak mówię, tak, to ma być zrobione tak. Ale to jest wszystko mega ważne, żeby gdzieś tam ten balans zachować i umieć zrozumieć też drugiego człowieka, że nie wszystko musi być zrobione tak, punkt po punkcie. Czasami można zrobić coś inaczej, ważne jest, jaki efekt zostanie osiągnięty. Okej. Okay. Kolejny punkt. Naturalne zadanie przy zarządzaniu firmą to jest efektywne budowanie zespołów. Czyli firma to nie jest zbiór czy takie zgromadzenie przypadkowych osób, które po prostu chcą zarabiać jakąś pensję i się zebrały w tym samym biurze, tylko jest to z twojego punktu widzenia świadome zarządzanie tym, jakie to są osoby. Po pierwsze, jakie kompetencje mają te osoby, ale po drugie, nawet jeżeli zbierzesz fachowców w poszczególnych dziedzinach, to możesz nie stworzyć zespołu osób, które będą ze sobą współpracowały. Czy na to zwracasz uwagę, żeby dobierać osoby do zespołu? Tak, niezależnie od tego, czy akurat prowadzimy rekrutację, czy ktoś po prostu przychodzi bez rekrutacji, to zwracam uwagę na to, czy oprócz tego, że ta osoba ma odpowiednie kwalifikacje, ona będzie pasowała do zespołu, czy ta osoba się dogada z innymi. Bo nie sztuką jest znaleźć świetnego fachowca, albo to połowa sukcesu. Natomiast jeżeli ten świetny fachowiec nie będzie potrafił współpracować z innymi osobami w zespole, to w zasadzie jego wartość dodana w firmie będzie niewspółmiernie niższa od oczekiwań, które by wobec takiej osoby były. Jeżeli trafi się w zespole osoba, która nie potrafi się dogadać z innymi osobami, to niestety będą pojawiały się konflikty wewnętrzne. Ludzie przestaną sobie ufać, będzie kiepska atmosfera i wtedy wydajność całego zespołu spada. Ja doświadczałem czegoś takiego u siebie w firmie, no i mimo że osoba, z którą ostatecznie zakończyliśmy współpracę, była niezwykle kompetentna w tym, co robiła, to dopiero po jej odejściu nagle wszyscy trochę odetchnęli i nagle poczuli wszyscy, że okej, dobra, to teraz już nie musimy nikogo udawać, nie musimy być sztuczni, możemy normalnie ze sobą rozmawiać. I paradoksalnie, mimo że jej obowiązki przejęła osoba, która nawet w połowie jeszcze nie ogarniała tematu tak samo jak tamta, która odeszła, to nagle okazało się, że wydajność całego zespołu i tak wzrosła. Te relacje w zespole się poprawiły. Zgadza się. No więc budujmy ten nasz zespół, dbajmy o ten zespół, bo tak naprawdę jest on naturalnym miejscem, do którego delegujemy zadania. Jeżeli to będzie mechanizm działający niesprawnie między sobą, nawet te koła zębate będą bardzo wysokiej jakości, ale nie będą ze sobą zsynchronizowane, to delegowanie zadań do takiego zespołu nie ma sensu. Kolejna ważna rzecz to wizja. Wizja nas jako właścicieli, menadżerów przedsiębiorstwa, żebyśmy potrafili ludziom w jasny, klarowny sposób pokazać, w jakim kierunku dążymy, gdzie idzie nasza organizacja, co my chcemy osiągnąć przez to, że ta organizacja w ogóle funkcjonuje. To jest mój konik w tym wszystkim. To jest element, najbardziej lubię, ponieważ uważam, że podstawowym zadaniem lidera czy szefa jest umiejętność stworzenia takiej wizji, do której przekonasz innych. Bo czasami się może okazać, że droga, do którą ty chcesz dojść do tego celu, ta, którą ty widzisz, nie jest najlepsza. Być może twoi pracownicy są w stanie znaleźć inną, lepszą drogę, ale muszą widzieć ten cel. I teraz cel. Ważne, żeby on był przedstawiony w taki sposób, żebyśmy mogli go sobie wyobrazić. I w jednym z przedsiębiorstw w mojej pracy tym celem mieliśmy takie dwa zwizualizowane obrazy. Ja widziałem to bardzo, mam nadzieję, że moi pracownicy również. Pierwszy obraz to był taki, że spotykamy się na lotniskach. Co ona myśli? Że jesteśmy zespołem osób bardzo kompetentnych, które latają gdzieś tam po świecie i spotykają się na lotniskach. I raz nam się rzeczywiście zdarzyło, że lecąc do Szanghaju miałem śródlądowanie w Moskwie i spotykałem się tam z naszym partnerem takim biznesowym. Czyli ten cel, który mieliśmy, to żeby nasz zespół, moi pracownicy
latali i spotykali się na lotniskach z różnymi osobami. Nie? I to był pierwszy obraz. A drugi obraz to były zaparkowane na parkingu firmowym Tesle. To znaczy nie tylko, żebym ja jeździł Teslą, ale żeby moi pracownicy mogli jeździć Teslami. I a konkretnie Teslami czy elektrykami? Wtedy myślałem o Teslach i to było jednoznaczne, bo to było... Bo tylko jeden taki bonery. Tak, wtedy to okay. było jasne, że jeżeli elektryczny, to Tesla. Więc chciałem w ten sposób, za pomocą tych Tesli, pokazać, żeby oni mogli sobie zwizualizować to, że takimi samochodami będą mogli jeździć, pracując w tym zespole. W konsekwencji ten cel pomógł mi dokonać zmiany w moim życiu, bo kiedy zauważyłem, że ta firma nie daje takiej możliwości, nie będę w stanie tych punktów osiągnąć, czy tej wizji osiągnąć, to ja po prostu zmieniłem firmę. Ale ważne jest, żeby umieć swojemu zespołowi pokazać jasny cel, do którego dążymy. Wtedy mamy tą spójność. Spójność w podejmowaniu zadań i też spójność w wizji. To znaczy, ci ludzie wiedzą, do czego dążymy. Oni, tak jak się jest taka anegdotka, że pytasz się jednego murarza i pytasz się, co robisz? A on mówi, no muruję mur. A podchodzisz do drugiego i pytasz, co robisz? A on mówi, buduję katedrę. No to jest właśnie to podejście. Ja nie chcę osób... Jest różnica. Jest różnica, dokładnie. Ja nie chcę osób budujących mur. Ja chcę osób budujących katedrę. Zgadza się. Jeżeli zespół wie, jaka jest wizja, wie, dokąd dążymy, wie, jakie są cele organizacji, to też odchodzi nam ciągłe wyznaczanie zadań zespołowi. Kiedy pokazujesz murarzowi, że ma wybudować ścianę, tylko jeden mur, tak? No to on bierze tą cegłę po cegle i muruje, tak? Ale nie ma koncepcji na to, co robić dalej, więc ty musisz cały czas pokazywać, dobra, wybudowałeś teraz to, to musisz teraz to, wybudowałeś to, to teraz to, a nagle okazuje się, że powstaje ta katedra, tak? No ale on nie miał pojęcia, co robi. Więc kiedy nie ma tej wspólnej wizji, tak samo przy każdym innym zadaniu, czy nie wiem, mamy kampanię internetową, która składa się z nagrania wideo, z publikacji artykułów na blogach i może jeszcze dodajmy do tego stworzenie kwestii brandingu wizualnego. Tak? Jeżeli zespół nie wie, o co chodzi w całości, tak, to grafik sobie zrobi coś, dokładnie. Ktoś napisze tekst o czymś, wideo powstanie o czymś, ale później jak to się zbierze do kupy, to nie będzie się to w ogóle ze sobą spinało. A jeżeli jest spójna wizja, wszyscy wiedzą, o co chodzi, to nagle okazuje się, że my, menadżerowie, nie musimy pokazywać palcem ty to, ty to, ty to, ty to, bo zespół sam potrafi siąść do tego, żeby to razem zrobić i wypracować efekt, który często nas zaskoczy. Dokładnie. Tutaj ocieramy się w pewien sposób o samotworzenie wizji, to znaczy, czy tą wizję powinniśmy wyznaczać sami, czy powinniśmy wyznaczać ją wspólnie z zespołem. I tutaj się odniosę akurat do prywatnego życia. Kiedyś usłyszałem taką podpowiedź w kontekście wakacji rodzinnych. To znaczy, nie mów dzieciom i żonie, słuchajcie, w tym roku jedziemy nad morze. Tylko siądźcie wspólnie i zapytajcie dzieci, słuchajcie, gdzie chcielibyście pojechać w wakacje? I dlaczego nad morze? Dlaczego nad morze? Ale może się okazać, że propozycje, które padną ze strony tych dzieciaków, będą jakoś realizacją ich marzeń, a tobie też przynoszą satysfakcję. Więc nie musisz to ty zawsze wyznaczać tego celu. Ty odpowiadasz za to, żeby on powstał. Ale być może on będzie powstawał w relacji z innymi ludźmi, w ramach wspólnej pracy zespołu, czy rodziny na przykład. A jeżeli cele powstają wspólnie, to osoby, które je razem tworzyły, dużo chętniej je wdrażają. Większe zaangażowanie. Większe zaangażowanie, niż jeżeli my wyznaczymy cele i mówimy, OK, teraz do tego dążymy, macie to zrobić. Wtedy ludzie tego nie czują, więc też na to trzeba zwrócić uwagę. Tak? Kolejnym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem jest wyznaczanie celów konkretnych, już mierzalnych. Tak? No bo wizja to jest taka dość ogólna, do czego dążymy, ale konkretne, mierzalne cele też muszą być wyznaczane. Więc ja sugeruję skupić się na tym, żeby cele wyznaczać wspólnie z zespołem. Żeby określać sobie, dzisiaj dążymy do tego, do tego, do tego, za pół roku chcemy osiągnąć wspólnie to i to, w tym roku to i to, a za 5 lat chcemy razem osiągnąć takie i takie rzeczy. To też pozwala na budowanie bardzo zaangażowanego zespołu, który z firmy pozostaje dłużej, a nie jest tylko zespół zbudowany z osób, które przychodzą na chwilę, żeby zarobić trochę pieniędzy, ale jak wpadnie propozycja, że dostaną 200 więcej u kogoś innego, to pójdą za tymi 2 stówami. Więc to jest mega ważne, żeby wyznaczając cele, określając wizję, angażować też cały zespół do tego, żeby oni czuli, że to należy do nich. Tak. Bezwzględnie tak. Kolejnym punktem, który sobie wypisaliśmy, to jest umiejętność wyjścia z wewnątrz organizacji i popatrzenia na tę organizację z zewnątrz. W jednym z naszych poprzednich nagrań mówiliśmy o tym, jakby rozwijaliśmy ten wątek.
ale ważne jest, żebyś nie ginął tylko i wyłącznie w swojej takiej bieżączce i codziennych zadaniach i bieżących wyzwaniach, tylko miał umiejętność stanięcia z boku i popatrzenia, w którym kierunku idzie moja firma, czy moja rodzina na przykład, czy moje życie zawodowe. Żebym nie tylko gonił i symbolicznie nie miał czasu załadować taczki, tylko od czasu do czasu popatrzył na moje życie zawodowe, do tego siądę, czy ten kierunek, w którym ono się toczy, to jest ten kierunek, w którym ja chcę, żeby ono się toczyło. I w tym obszarze życia zawodowego też wyznaczam sobie cele i co jakiś czas siadam z boku i patrzę, czy to jest realizowane. Kiedyś miałem fajną rozmowę z prezesem i właścicielem jednej z dużych lubelskich spółek giełdowych i pytam się go, czy on się nie zastanawiał nad sprzedaniem swoich akcji. No ma bardzo duży pakiet, mógłby, nie wiem, wkładając te pieniądze na lokatę, po prostu nawet z odsetek na poziomie 1% dobrze funkcjonować. I czy o tym nie myślał? A on mówi tak, że w godzinach pracy on jest prezesem zarządu. I ten prezes zarządu wie, co chce zrobić, ma pewną wizję na tą spółkę, chce ją realizować i działa. Natomiast czasami staje się właścicielem. Czyli mówi, siadam sobie wtedy w domu w fotelu i zastanawiam się, czy ten prezes zarządu to on wie, co robi i czy te jego plany to są realne, czy ja chcę w nich uczestniczyć. I zmieniam tą umiejętność, czyli miał taką umiejętność sięgnięcia z boku i popatrzenia na ten biznes z boku. Pomimo tego, że ta sama osoba była tym prezesem zarządu. I mówi, dopóki ja, siedząc na tym fotelu w domu, widzę, że ten prezes idzie w dobrym kierunku i ja chcę uczestniczyć w tym jego projekcie, to nie sprzedaję akcji. Natomiast w momencie, kiedy siądę w domu przy kominku i stwierdzę, że już nie do końca jestem przekonany, czy ten prezes idzie we właściwym kierunku, to wtedy te akcje sprzedam. Czyli miał umiejętność wyjścia i popatrzenia z zewnątrz na swoją organizację. No to jest bardzo ważne, bo kiedy toniemy w bieżączce, nie mamy czasu, żeby popatrzeć na organizację. Nie mamy czasu zastanowić się, jak ta organizacja powinna funkcjonować, przez co rozjeżdża się cała strategia organizacji. Tak? Nie, nawet te wizje, o których wcześniej mówiliśmy, one nie mają też wielkiego odzwierciedlenia w rzeczywistości, no bo powstaje niby jakaś wizja przez chwilę, a później toniemy w bieżączce i tak naprawdę ta wizja gdzieś tam na bok jest odsuwana i się o niej zapomina, no bo jest, są sprawy bieżące, które trzeba na co dzień wykonywać. Więc ja ostatnio zacząłem stosować taką technikę, żeby w jeden dzień w tygodniu poświęcać sobie na to, żeby odłożyć tematy związane z bieżącymi sprawami w firmie i pomyśleć nad tym, jak ta organizacja ma funkcjonować. Efektem jest tego, pewnie widziałeś u mnie tam koło biurka, stoi taka duża tablica na ścianie, wisi ponad 2 metry szerokości. Wypisałem bardzo konkretny plan marketingowy, po prostu drobnym druczkiem. Trzeba blisko podejść, żeby to odczytać, mimo że to ma 2 metry szerokości. I tam jest mnóstwo planów związanych z tym, jak ma wyglądać nasza organizacja w 2020 roku. A w wielu notatkach notuję sobie, jak tam krok po kroku mają inne elementy funkcjonować. Przez to też poczułem taki większą chęć do działania. Bo już taki, powiem szczerze, byłem chwilami zmęczony tą bieżącą, która się działa, prawda? Ale kiedy spojrzę na organizację z zewnątrz, to nagle to zmęczenie gdzieś znika i znowu mam power. I to jest mega ważne, bo kiedy toniemy w bieżączce, kiedy pracujemy tylko i wyłącznie w biznesie, a nie nad biznesem, to istnieje ryzyko, że się w końcu wypalimy. A jak przegrzejemy swój organizm, to później bardzo ciężko jest wrócić do tego zapału, który mieliśmy wcześniej. Czyli pracuj nie tylko w biznesie, ale też nad biznesem. Swoim biznesem. Okej, o konkretnej strategii marketingowej już też wspomnieliśmy. Kolejny ważny punkt, chyba już w jednym z nagrań gdzieś tam o tym wspominaliśmy, ale to jest zarządzanie finansami. Uważam, że nie ma gorszej możliwości zarządzania firmą, jeżeli nie panujesz nad swoimi finansami, nie kontrolujesz ich dzień po dniu. Tak, i w zakresie zarządzania właśnie rozkładaliśmy na czynniki pierwsze, co rozumiemy poprzez to zarządzanie finansami, więc zachęcamy do tego, żebyście wrócili do tego nagrania. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w historii były firmy, które miały piękne strategie, które miały piękne wizje tego, do czego chcą dojść. Chciały zmieniać świat. Nawet były rentowne, to znaczy ich sprawozdanie finansowe wykazywało zysk, ale upadały. Bo w ramach zarządzania finansami na przykład zapominało o zarządzaniu płynnością.
Więc można zarządzać płynnością bieżącą, można zarządzać wynikiem finansowym, a zapomnieć o tym, że w naszej strategii wymagane jest pozyskanie kapitałów jakiś na rozwój, na inwestycje. Więc szeroko rozumiane zarządzanie finansami, czy w biznesie, czy w domu, w budżecie domowym, to jest bardzo ważny element, nie zapominajcie o nim. Ja w zeszłym roku dostałem od mentora, z którym wtedy pracowałem, taki arkusz do zarządzania płynnością w Excelu. Tak średnio mi odpowiadał, ale tam gdzieś tam nauczyłem się z niego korzystać. Ale powiedziałem, że na ten rok przygotuję sobie zestaw arkuszy kalkulacyjnych, które będą liczyły finanse tak, jakbym sobie tego życzył. I potworzyłem sobie w końcówkach grudnia, początek stycznia, pracowałem nad arkuszami do analizowania przychodów, prognoz przychodów, kosztów, prognoz kosztów. A oprócz tego do zarządzania też płynnością. Poprawiłem sobie ten arkusz, który dostałem, dostosowałem do swoich potrzeb. Dodałem trochę funkcjonalności, których mi tam brakowało. I dzisiaj jak patrzę, co z tego zrobiłem, no, mnóstwo rzeczy liczy się automatycznie. Dzięki temu wystarczy, że na 10 minut zerknę sobie gdzieś tam po południu, po ostatniej sesji bankowej, sprawdzam, ok, dobra, wpłynęły takie i takie środki, takie i takie dzisiaj wypłynęły. Aktualizuję sobie stan faktyczny, patrzę w prognozę, co kiedy ma wpaść, ok, patrzę, tutaj mam faktury przeterminowane, no to mail delikatny do klienta, ej, co się dzieje, tak, może dałbyś radę zapłacić, bo termin już minął, albo telefon. Dzięki temu czuję, wiem, kiedy będę miał jakiekolwiek zatory płatnicze. A oprócz tego, że to wszystko pomaga w zarządzaniu całą organizacją, ma jeszcze jedną niesamowitą zaletę. Powoduje spokój. A to jest mega ważne. Ja jestem osobą, która jest strasznie nerwowa chwilami, tak? Jak nie czuję stabilności finansowej, nie mam takiego poczucia bezpieczeństwa, to się strasznie denerwuję, jestem dość wybuchowy. Kiedy widzę w Excelu, okej, dobra, dzisiaj takie pieniądze przypływają, jutro takie wychodzą, za 3 dni wpłyną takie, okej, jest w porządku. Masz poczucie kontroli. Tak, mam poczucie kontroli. Widzę, że stan finansów na koncie nie ma żadnego zagrożenia, że przez chwilę nie wiem, zabraknie nam na to, żeby komuś zapłacić. Czuję się swobodnie, a to jest mega komfort w zarządzaniu firmą. Czyli tą krew w firmie kontrolujcie, planujcie, sprawdzajcie, jak ona przepływa. Krew. To jest taki organizm, ale najważniejsze, znaczy nie najważniejsze, ale ważne w tym organizmie jest krew, która w nim płynie, czyli cash, czyli gotówka. Okej, okay, no i jeszcze to, co wpływa mega na efektywne zarządzanie firmą, to, co powinien mieć każdy lider w sobie. Pasję. Czy w ogóle Wam się chce? Nam się bardzo chce nagrywać na przykład te filmy, tak, te materiały. I mimo, że mało komentujecie, mimo, że mało lajkujecie, chcielibyśmy więcej, to i tak czerpiemy olbrzymią radę z tego, że to robimy. Czyli daje nam to fan, daje nam to jakby poczucie spełnienia i ważne, żebyś Ty w swoim życiu też miał taką możliwość. Też tak budował swoją firmę, żeby ona dawała Ci satysfakcję. Tak zarządzał swoim życiem zawodowym czy życiem rodzinnym, żeby ono dawało Ci satysfakcję, żebyś czuł się spełniony w tym wszystkim, co realizujesz, nie zapominając o jednym. To znaczy w innym filmie będziemy mówić o pokonywaniu trudności, które nam stają na drodze. Natomiast nie zapominaj o tym, że nie da się dojść do celu bez problemów, bez trudności, bez zakrętów. Więc im większe jest poczucie Twojej pasji w tym, co robisz, tym łatwiej będzie Ci pokonywać naturalnie pojawiające się zakręty, naturalnie pojawiające się trudności. Będziesz miał wytrwałość w tym, żeby się nie poddać, tylko realizować z góry założone cele. Myślę, że obaj spotykaliśmy się bardzo często w naszych życiach z takimi trudnościami, które trochę odbierały nam energię, ale poprzez to, że z dużo większą energią wiąże się nasz biznes i to, że możemy pracować we własnych firmach, że pokonywaliśmy te zakręty. Dziesiątki razy takie sytuacje miały miejsce, ale właśnie ta pasja to... Ta miłość do tego, co robimy, sprawia, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Gdyby tej pasji nie było, gdyby nie było wielkich wizji, które gdzieś tam w głowie towarzyszą, to jestem w 100% przekonany, że dzisiaj agencja NB Marketing nie byłaby na rynku. Bo tyle problemów, które przez ostatnie lata przeżyłem, tyle zderzeń z rzeczywistością, tyle niespodziewanych rzeczy związanych chociażby nawet z moim zdrowiem, to podejrzewam, że dzisiaj już bym
pewnie machnął na to ręką i poszedł będzie się pracować do kogoś, po to, żeby było wygodnie, tak? Oczywiście ja nie mam nic przeciwko. Wtedy byś się spotkał z innymi trudnościami, z innymi jakimiś zakrętami. Tak, bo później by się okazało, że okej, dobra, nie starcza mi na to, a mam tyle i tyle kredytów jeszcze do pospłacania, bo które wziąłem na spółkę, prawda? Więc pewnie byłyby inne problemy, które w danym momencie nie były dostrzegalne, bo wydawało się, że pójście na skróty będzie drogą łatwiejszą, ale właśnie ta pasja spowodowała, że wytrwałość jest w działaniu i dalej wyznaczamy sobie kolejne cele, kolejne wizje, które chcemy realizować. A jedną z nich jest chociażby Łączy Nas Biznes i mam pewien pomysł na to, co z Łączy Nas Biznes będziemy dalej robić. Wam jeszcze o tym powiemy. Na razie zostawimy to tak tytułem lekkiego zaciekawienia. Więc życzymy Wam pasji w życiu. Odkrywajcie te swoje pasje i tak kierujcie, albo tak starajcie się wpływać na to swoje życie, żebyście mogli te pasje we własnym życiu prywatnym czy we własnych firmach realizować. Więc trzymamy kciuki za efektywne zarządzanie Waszymi przedsiębiorstwami. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, na przykład potrzebujecie, nie wiem, mentoringu, konsultingu, wejdźcie na stronę łączynasbiznes.pl, tam możecie znaleźć dane kontaktowe do nas. Możecie porozmawiać z Jackiem albo ze mną, umówimy się na jakieś konsultacje. Chętnie Wam pomożemy, bo mamy taką olbrzymią chęć niesienia pomocy innym ludziom, dzielenia się swoimi doświadczeniami. Także zapraszamy Was serdecznie. Bo biznes jest naszą pasją. Pozdrawiamy.